Cześć, witam bardzo serdecznie, tu Magda. Dziś opowiem Ci o aktywności fizycznej i jej dobroczynnym wpływie na mózg. Nie wiem, czemu o niej nigdy wcześniej nie wspomniałam, gdyż jestem jej ogromną fanką od wielu lat i pomaga mi ona czuć się dużo lepiej, lepiej wyglądać i również ma właśnie dobroczynny wpływ na mózg. Szczególnie jest to ważne u osób starszych. Osoby, które są aktywne fizycznie, mają lepiej dotleniony mózg i mają lepsze wzorce aktywności fizycznej, szczególnie w hipokampie. U osób starszych będzie to aktywność fizyczna w formie spacerów, na przykład chodzenia, pracy w ogrodzie, czy też ogólnego ruchu na co dzień. Wierzono kiedyś, że kiedy neurony umrą, nie da się już nic zrobić. Dziś wiemy, że nie jest to prawda i że mózg może się regenerować i odmładzać. Aktywność fizyczna zapobiega również demencji. Im więcej aktywności fizycznej, tym więcej szarych komórek w hipokampie. Regularna aktywność fizyczna pomaga zwiększyć centrum pamięci w mózgu o 1-2% rocznie. Badanie przeprowadzone przez Kirka Ericksona u osób pomiędzy 60 a 80 roku życia, które spacerowały między 30 do 45 minut 3 razy w tygodniu co najmniej, dowiodły, że ilość szarych komórek zwiększyła się o 2% u tych osób. Aktywność fizyczna to najlepsza niefarmaceutyczna rzecz, jaką możesz zrobić dla swojego mózgu. Może ona również zahamować rozwój choroby Alzheimera. Oczywiście nie jest to tylko korzyść dla osób starszych, ale również aktywność fizyczna jest dobra dla osób w każdym wieku, również dzieci. Również badania dowiodły, że dzieci, które są aktywne ruchowo i fizycznie, radzą sobie lepiej z nauką. Młodzi ludzie natomiast radzą sobie lepiej ze skupieniem na studiach czy też w pracy. Ćwiczenie również zapobiega depresji i sprawia, że czujemy się lepiej. Są to tak zwane endorfiny i ja mogę powiedzieć z ręką na sercu, że za każdym razem, kiedy czuję się troszeczkę gorzej, po ćwiczeniu, po pójściu właśnie na siłownię, po jakiejkolwiek aktywności fizycznej zmienia się mój nastrój całkowicie. Także zamiast sięgać po leki, wystarczy się poruszać. Zamiast pójść do apteki, wystarczy założyć adidasy i pójść na spacer. To już wszystko na dziś. Ja na sam koniec chciałabym Ci polecić błonnik Prym Witalny, który wspaniale wspiera pracę układu pokarmowego, zwłaszcza jelit. Pomaga utrzymywać prawidłowy poziom cholesterolu. Wspomaga również układ krwionośny. Aby dowiedzieć się więcej na temat błonnika Prym Witalnego, kliknij tutaj lub link pod filmem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.